No i proszę bardzo, nakryliście mnie znowu w kuchni, bo siedzę sobie tutaj i robię błyskawiczne ciasto śliwkowe. Dlaczego śliwkowe? No bo śliwki są jesienią, no i są tanie. I należy wykorzystywać i gotować to, co jest w danym momencie ma po pierwsze najwięcej wartości odżywczych, a po drugie jest po prostu najtańsze. Na tym polega też ekologiczność, czyli gotujemy lokalnie, tanio i sezonowo. Śliwki. Najlepiej, żeby to były śliwki węgierki, ale akurat w organiku były takie oto śliwki duże. Nawet nie mam pojęcia, jaka to jest odmiana. One są dosyć kwaśne, to jest ważne, żeby śliwki miały w sobie kwasowość, bo jeśli będziemy dodawać do środka cukier, no to rzeczywiście zbalansuje to smak tych kwaśnych śliwek. No to teraz muszę je po prostu wypestkować, co zajmie mi pewnie, ja wiem, z 5 minut maksymalnie. Dobra, ostatnia śliwka. Ja mam dużą rodzinę, więc tych śliwek zawsze daję kilogram, nawet 1,5 kg. Zresztą wolę, kiedy więcej jest owoców niż ciasta, no bo w cieście będzie masło, będzie cukier, będzie mąka, czyli wszystko to, co jest tuczące. Lepiej więc więcej owoców, a mniej kruszonki, bo po prostu zrobimy ciasto, które będzie składało się tylko z warstwy śliwek i na to dajemy kruszonkę i robimy to wraz z pieczeniem, myślę, że około 40 minut. I hyc, gotowe. Dobrze, tutaj mam śliwki, które już są obrane, pokrojone. Biorę po prostu blachę. Oczywiście, jeśli mamy mniejszą rodzinę, możemy wziąć mniejszą blaszkę. Możemy wziąć jakąś foremkę czy jakieś naczynie żaroodporne. Smarujemy masłem. Tak to, żeby tylko nie przywierało, żeby się nie przepaliło. O! Posypujemy bułką tartą. Tu mam bułkę. Troszeczkę. I teraz robimy jak w piaskowniku. I nadmiar do zlewu. Ok. Wysypujemy na blachę śliwki. Dużo ich wyszło. Myślę, że z 1,5 kg. Oj, ekipa się ucieszy. Dobra, chodź tu. I teraz, w zależności kto co lubi. Ja na przykład lubię, kiedy śliwka się łączy z cynamonem. Nawet jak robię knedle, to też dodaję cynamon. Więc cynamon posypuję. Wiem, że są tacy, którzy nie znoszą cynamonu, więc nie namawiam do zrobienia ciasta śliwkowego z cynamonem. Można dodać też cukier z prawdziwą wanilią, nie wanilinowy. Wanilina to jest, wiecie, to jest tak jak tombak i złoto. Złoto jest oryginalne, wspaniałe, bardzo cenne, a wanilina to jest taki tombak, taka podróbka po prostu wanilii. Ale tutaj mam cukier z Organic Pharma Zdrowia, który ma prawdziwą wanilię. Idę umyć ręce, bo jestem cała w cynamonie. Ok, to teraz wykorzystam mojego pomocnika, czyli iCooka. To jest robot wielofunkcyjny, wielozadaniowy i on mi pomoże zrobić kruszonkę. Uwaga, co jest sekretem dobrej kruszonki? Przede wszystkim proporcje. iCook ma tutaj funkcję, włączamy sobie go, tu jest wyświetlacz, na tym wyświetlaczu mamy w zasadzie wszystko i mamy programy automatyczne. I co tutaj jest? Ha, waga. No bo ja mam masło ekstra z Organic Pharma Zdrowia, ale tu jest 170 gramów, więc muszę odmierzyć 100 gramów masła. Bo idealna kruszonka składa się z 100 gramów masła, 100 gramów cukru i 200 gramów mąki. Ja co prawda dodam 150 gramów mąki, żeby było trochę zdrowiej, dodam płatki owsiane, ale to za chwilę. Najpierw 100 gramów masła. Dobra, wytarowałam wagę i teraz wrzucam. Ile wrzuciłam? 75 gramów. Za mało. 95. Złośliwość rzeczy martwych. Jest! 105 gramów. Niech będzie. Do tego dodaję cukier. Ja dodam cukier brązowy. On ma znacznie więcej smaku niż cukier biały. Ma taką orzechową, lekko kawową nutę. Znowu taruję wagę, żeby wiedzieć,
że muszę dodać 100 g cukru. Sypię. Oj, 110, za dużo cukru mi się wsypało. Już nie będę tego cukru wybierała, a bardzo jestem dzisiaj w kuchni taka zwinna i gibka. Dobra, zapomnijmy o tym. Tutaj troszeczkę mi się za dużo wsypało cukru, ale za to dodam trochę więcej mąki i płatków owsianych. Zresztą, że to jest apteka w ogóle. Wytarowała mnie. Taruję. Dobra. I jedziemy. Dobra, 160 g mąki i teraz muszę dołożyć mniej więcej 60 g płatków owsianych. Dobra. Ok. Wszystko już mamy tutaj na kruszonkę w środku. Teraz wystarczy założyć o takie oto nożyce do środka. Zamknąć pokrywę. I włączamy program ugniatania. 3 minuty to będzie absolutnie wystarczająco. Może dobra, no spróbujemy. I się robi. Dobrze, kruszonka się zrobiła. Trzeba obserwować po prostu, jeśli ona dosyć słabo się robi, to trzeba włączyć na wyższe obroty. Czyli jeszcze raz przypomnę, do zrobienia idealnej kruszonki powinniśmy mieć 100 g masła, 100 g cukru i 200 g produktów sypkich mąki. Ja wykorzystałam też płatki owsiane. Zobaczcie, jakie to jest fajne. Ha! Rzeczywiście się kruszy. Idealnie wyszła. I mało tego, w tym robocie te płatki owsiane zostały rozdrobnione, więc jak przyjdą na przykład dzieci i będą chciały zjeść kawałek tego ciasta, to nie powiedzą, mama, bo tu jest coś ostrego, tu są płatki, ja tego nie lubię, bo nawet nie zauważą, ponieważ ten robot posiekał nam płatki owsiane. A zdrowiej będzie? Będzie zdrowiej. Dobra. Zobaczcie, tego ciasta jest naprawdę niedużo, tylko tyle, żeby posypać. O. I teraz wstawiamy na pół godziny, na 35 minut do piekarnika. Temperatura 180 stopni, 185 nawet. Ciasto już powinno być gotowe. Ono naprawdę nie potrzebuje zbyt dużo czasu. A, jaki gorący. O, i zobaczcie. To są w zasadzie same owoce z niewielką ilością kruszonki. Tego ciasta jest naprawdę bardzo mało na tak wielką blachę. No to co? To teraz będziemy próbować. O, jaki to gorący. Kto chce ciasto? Ja! Ja! Czekajcie, muszę to nałożyć łyżką, bo to są prawie same owoce. Tego typu ciasta są bardzo popularne na przykład w Stanach Zjednoczonych. Nazywa się to cobbler albo crumble, jakkolwiek to nazwać. Do tego zawsze podaje się lody waniliowe. Chodź już, Paweł, chodź. Wiem, że już. Proszę bardzo. I mów, co sądzisz. Co dalej? Ja. Joanno. Dobre. Proszę bardzo. Dziękuję. Dużo owoców, mało kruszonki. Śliwki są zdrowe. Mają mnóstwo witamin, poza tym dobre są na trawienie. Także. Proszę. Dziękuję. Ktoś jeszcze? Asia? Pamiętajmy tylko o dobrych proporcjach, bo idealna kruszonka powinna mieć 100 g masła, 100 g cukru, ja wzięłam cukier brązowy i 200 g mąki albo
150 g mąki, tak jak ja zrobiłam płatków owsianych. Mlaszczą wszyscy, to znaczy, że chyba jest dobrze. Proszę bardzo. To był kanał Ekobosacka. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i ciasto śliwkowe w 5 minut przygotujcie.